HP Pavilion DV6 to uniwersalny laptop do pracy i zabawy z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Wykorzystuje czterordzeniowy procesor AMD i hybrydową kartę graficzną AMD Radeon HD 6755G2. Laptop wyposażony jest w stylową budowę wykonaną z plastiku i aluminium. Na obudowie nie zostają odciski palców, ani nie powstają też mikroryski. To sztywna konstrukcja, która bardzo dobrze chroni podzespoły komputera. Pod względem stylistyki i jakości wykonania nie ustępuje znacznie droższym modelom, a testowana konfiguracja kosztuje niecałe 2,5 tysiąca złotych. Do dyspozycji mamy tu dwa gniazda USB 3.0 i dwa USB 2.0, pojedyncze gniazdo HDMI, VGA i LAN. Wszystkie umieszczone są z prawej i lewej strony obudowy. Niestety, część z nich znajduje się zbyt blisko siebie, przez co na przykład po włożeniu wtyczki do gniazda HDMI nie mamy dostępu do gniazd LAN i VGA. Laptop wyposażony jest w dwa interfejsy sieciowe, przewodową kartę sieciową Realtek i bezprzewodową zgodną ze standardem N. Oczywiście nie mogło zabraknąć też interfejsu Bluetooth, który pozwoli nam na wygodne podłączenie do laptopa telefonu czy zewnętrznej myszy i klawiatury. HP to uniwersalny laptop, który bez problemów może posłużyć do domowej obróbki zdjęć, filmów i codziennych zastosowań. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor AMD A6-3410MX, który jest zintegrowany z układem graficznym. Jest on standardowo taktowany częstotliwością 1,6 GHz, które może wzrosnąć do 2,3 GHz, gdy nie są wykorzystywane wszystkie rdzenie procesora. Wspiera go układ graficzny AMD Radeon HD 6520G, który dzięki technologii Crossfire może współpracować z zewnętrznym układem graficznym Radeon HD 6750M. W efekcie tworzy się układ graficzny Radeon HD 6755G2. Pamiętajmy jednak o tym, że jest to możliwe tylko w grach wykorzystujących DirectX 10 lub nowszych. HP Pavilion DV6 to jeden z najlepszych laptopów w cenie do 2,5 tysiąca złotych, jaki możemy obecnie kupić. Jest szybki, długo działa na baterii, ma świetną obudowę, która pod względem stylistyki i jakości wykonania może skonkurować z najlepszymi konstrukcjami. Jedyny minus to błyszczący ekran, który nie sprawdza się, gdy pracujemy w silnie oświetlonych pomieszczeniach, bo powstają denerwujące refleksy świetlne.